Witam, że masz kiedyś z tej strony Travel w kolejnym odcinku z Hardzenerzy na okazji Kaido Redux jako Zhong Fengqiangu. W ostatnim odcinku rozpoczęliśmy co dopiero naszą serię i oprócz tego, że naszym celem jest na razie jak najszybsze dozbrojenie się, to sobie popatrzyłem, co tak naprawdę w sumie powinienem wziąć, żebyśmy jak najszybciej rozwiązali swój problem z brakiem dobrej armii. I z tego, co w głównej mierze widzę, to powinniśmy po prostu pójść w to. Czyli po prostu tutaj trochę też taki bonus do wojska. Który po prostu dostaniemy trochę militarnych fabryczek, co wiadomo, że w Azji po prostu w głównej mierze najpierw próbujemy jak najwięcej wyprodukować sprzętu, a później wysłać ten sprzęt na wojnę. W takim razie możemy już zaczynać. Tutaj ogólnie jest decyzja tutaj, żebyśmy rozpoczęli wojnę, więc jak tylko uda nam się przejść przez te wszystkie cele narodowe, to na pewno już sobie włączę ten cel. Ale póki co jeszcze weźmiemy to. Bardzo chętnie bym sobie dostał pewien bonusik związany z tym. A tak, to zobaczmy, kto tutaj potrzebuje communication click. Potrzebujemy wsparcia, więc tylko będzie to damy. Ok, kolejna dywizja. I tutaj widzę, że tutaj czerwoni biją się z tymi. Ok, ciekawy. Ok, co to będzie? Minister of Interior. Chyba Minister of Interior jest w miarę dobry. To jest ten, który był poprzednio. Szczerze powiem, to raczej nie. Tutaj sobie powiemy nie do tych państwa. Ponieważ tutaj co chwilę wymieniamy się tymi ministrami, a ja bardziej bym chciał mieć już jakieś fajniejsze, jeżeli chodzi o to ministrów. I tutaj widzę, że karabiny sobie zbieramy bardzo chętnie, chociaż wydaje mi się, że pierwszy element wojny to nie będzie opierał się na karabinach, ale też chcielibyśmy jednak, żeby ich było. Na razie chyba nie będę na razie ich konwertował. I to chyba nasz sąsiad ze wschodu to był właśnie event. Jak ten. Ale póki co my go zostawiamy. Chcemy oczywiście kolejnych fabryk militarnych. I co tam się z Tybetem dzieje? Oprócz tego, że tutaj ten facet coś tam u niego się dzieje. Tybet z nim walczy. Co mają za ideologię? A tego gościa. My jaką w ogóle mamy? Jakąś specjalną? Nie, mamy normalną ideologię. Okej, okay, co tutaj mam? O, jakiś bonusik, zawsze chętnie. No i czekamy w sumie w głównej mierze jakieś tutaj... tutaj Zanga sobie trochę zbieramy. Mamy już 3 na w sumie tym samym poziomie, tylko Concordia jest na tym wyższym, więc to będzie uważać, bo ona wcześniej to aż taka duża nie była. Okej, okay, artyleria, zawsze chętnie. Raczej przeciwpancernik nie będziemy potrzebowali, ale na pewno artylerię do normalnej dywizji tak. Jeżeli chodzi o naszą czołgową, to będziemy musieli coś porobić, tylko że akurat ja całą tą rzecz wydałem na mniej potrzebną. Okej, okay, tu już nie mamy. Okej, okay, tych zamienimy sobie na tych. A was może zmienimy na czołgi. Co zawsze jest chętnie. Okej, okay, preparing for the prince visit. Okej, okay, zgaduję, że książę to jest ktoś inny. Prince Security in Shengyang. Tak. Tutaj musimy mieć Manetsu. Dobra, więc jeżeli książę tutaj nadchodzi, to
sobie to wydamy najpierw na jego wizytę. Bardzo chętnie chcę się pokazać z dobrej strony. Przed właśnie księciem. Oprócz tego, że akurat nie będziemy mieć zbytnio rzeczy tutaj, ale zawsze coś pokażemy. Okej, jak tam idzie? 35, no to trochę musimy jeszcze poczekać. Okej, dawajcie szybko. Nie, to będzie polityka pory. Okej, spróbujcie to zrobić w 10 dni. Okej. No i tego to raczej się nam nie uda. Musimy dwie rzeczy zrobić naraz, co nie powiem jest wykonalne. Chyba, że się nam uda to zrobić w kilkanaście miesięcy. Jeżeli ta wizyta będzie... To nie wiem, przeczytałem, kiedy on będzie ta wizyta. Co za śmieszny czołg. Więc to może być problematyczne. Ale zawsze coś to ominiemy. Okej. Na razie z niczego my tutaj nie dostaliśmy punktu, więc... się zastanawiam, co się tutaj dzieje. A, właśnie dostaliśmy ten punkt. Akurat gdy to zrobiłem. Okej, w takim razie, jeżeli spróbujemy to zrobić, to tutaj przejdziemy. Już mamy na większości fabryki. Co my tutaj w międzyczasie robiliśmy? Mio. Żeby się nie ponudzić. Tak. Tak, możemy to przyciągnąć. Okej. I co tutaj? Tutaj trochę już za daleko jest, ale możemy sobie trochę samoloty odbudować. Okej. Dobra, tutaj karabinów mamy trochę tych. W głównej mierze to ja po prostu je gromadzę. Więc może trochę je zmodernizujemy. Co tu jest? Okej, to możemy zrobić. Bardzo chętnie wspomożemy tą inicjatywę. Nawet nie wiem, o czym to jest, ale jest fabryka cywilna. I kto tutaj potrzebuje wsparcia? Recovery League. Dobra, co ty jesteś? Nie, ciebie nie wspieramy. Tych ministrów nie bierzemy. Okej, okay, jak to wygląda, jeżeli chodzi o... No to powoli to robimy. W głównej mierze... tutaj Turkestan powstał. O Jezu, ale ma białą czapkę. Jest taka biel-biel. Taka śnieżna biel. O, tak to się nazywa. A ten to wygląda jakby z jakiegoś filmu o raperach. Okej. Co my tutaj wesprzemy? Army. Remix Approachment. Nie, ja tu wojsko chciałbym. Militarki na razie idziemy. Okej. Okay. To mi może się nawet udać nam przed tą wizytą, chyba że ta wizyta to dopiero będzie, kiedy my wszystko przygotujemy. W sumie to byłoby najlepsze. Ale w międzyczasie trochę tu, trochę tu. Wydaje mi się, że tutaj pociągów trochę porobimy i jeszcze trochę support equipment. Okej. Okay. Widzę, że książę przybywa, czyli się nam nie udało na czas. Chyba, że się nam tutaj uda zrobić to jakimś cudem. Nie wiem, jakim cudem, ale może się uda. Okej, co to jest? Okej. Okej, bo to jest coś takiego, że albo możemy go wysłać, żeby zwiedził
jakieś tam garnizony wojskowe, co może być problematyczne, jeżeli mogą się na niego załapać bandyci. Ale powiem tak, to jest wielki zaszczyt dla nas. Wielki zaszczytem też by było, gdyby to się udało nam zrobić akurat. Okej, okay, tutaj możemy sobie przeciekać to. Okej, okay, zrobione. A my wracamy do tych celów narodowych, które chcieliśmy robić. I co tutaj jest? A to nie jest to. Wej, zrobiłem złe. Gdzie jest Manetsu? No, oj. Dobra, się nie uda. Okej. Jest to? Tak, dobra, to trochę za daleko było. Dobra. Okej, czyli w sumie w głównej mierze chodzi o to, że my tutaj pokazujemy, co posiadamy. I oby nic złego nic się nie stało. Módlmy się o to. Okej, okay, w międzyczasie zobaczyłem tutaj, nabiję na samoloty. Okej, okay, chyba jego wizyta właśnie się zakończyła? Nie wiem dokładnie z tego eventu, ale kolejne. A nie, dobra, teraz się zaczyna. Okej, okay, czyli była wizyta. W sumie gdybyśmy zrobili zapewne tamten cel narodowy, też jakiś bonus byśmy mieli. Tutaj może sobie trochę odbijemy, dlatego że widzę, że trochę Concordia Association ma w miarę sporo tego. To by się przydało, żebyśmy jednak nabili trochę tych punkcików. Okej, okay. Weźmy sobie tych samoloty. Będą połączone z tymi wojskami. A my na razie ja w głównym mierze chcę kupić się na samolotach właśnie, żebyśmy mieli w miarę dobre lotnictwo, bo to lotnictwo naprawdę dużo daje. W Chinach aż tak dużo ich nie ma, więc akurat to może być dla nas korzystne. Okej, okay, tutaj trochę rzeczy możemy wyrobić. Mamy już ten najnowszy model samolotu, ale chciałbym jeszcze sobie nabić trochę lepszym do niego. Okej, okay, my tutaj już mamy. Dobra, trochę sobie odbijmy. A to akurat tego nie wykorzystamy, tego nie, ja chcę na dywizję sobie wykorzystać, byśmy mieli w wizjach trochę rzeczy, które chcemy. 55, no to akurat dobre dywizje sobie zrobimy nawet. Okej. Okay. Taka dywizja może być. Nie produkujemy zapewne ciężarówek. O Jezu, co ty jesteś? Głupi minister. Ten minister w ogóle nic nie potrafił. Okej. Okay. Spróbujmy tutaj zmieniać trochę, żeby zaczęło się produkować. No jak to wygląda z... Nie mamy żadnych fabryk. Okej, okay, tutaj jakiś gościu został członkiem partii i naprawdę nas to zbytnio nie obchodzi. Grand support byłoby dobre. Nie wiem, możemy dać to. Co my czekamy? W głównej mierze my teraz musimy nadrobić sobie te rzeczy, których nie mamy w dywizjach, ale dzięki temu przynajmniej nasze dywizje okej, okay, tutaj coś, jakiś incydent był. Na razie będziemy cicho, bo nie chcemy wkurzać naszych sojuszników. Okej, okay, jak to wygląda ze samolotami? Samoloty chyba już powoli
będą gotowe. Tutaj trochę trzeba będzie naprodukować tego sprzętu naprawdę. Więc się przyda tutaj trochę pewne bonusy. No, ci tu już mają prawie połowę. Połowę z tego, więc będziemy musieli coś porobić. Wydaje mi się, że musimy trochę zbalansować to. Więc na razie musimy wyłączyć tutaj trochę wojska i wesprzeć naszych, nasze te wesprzeć naszych tutaj gości. Tutaj akurat teraz to w ogóle nie będziemy zgadzać na was. Okej, coś tutaj możemy porobić? Chyba zbytnio nie. Dobra, wróćmy tutaj. Próbujmy znaleźć jakieś opcje, żeby się pozbyć. Okej, kto to znam? National Revolutionary. Ale o to dokładnie przeciwko komu? Jeżeli przeciwko tej Qingowi, to nie będzie zbytnio zbytnio dobre dla nas. Okej, możemy sobie przejąć tutaj. Yo. Przejmujemy. I bardzo chętnie to zrobiliśmy, dlatego że nie bym wysłał trochę tutaj dywizji, żeby ich... O, masz los. Ile protestów może być? Okej, Manturion, masz... Co tutaj możemy... W tym głównej mierze tutaj tych wszystkich, tak naprawdę to się chyba raczej nie liczy, dlatego że koniec końców mamy ten... Okej, kto to jest za ankety? Jesteś, to dam ciebie, żeby się trochę zmniejszyć w poparcie innych. No i możemy skorować to? O. Okej, no to korujemy. Co tutaj możemy porobić? No jeszcze jakieś inne rzeczy. Chcę teraz po prostu sobie zbić wielkie poparcie dla Japończyków. Okej, wydaje mi się, że tutaj już wszystko mogliśmy zrobić, co było możliwe. Najwyżej tutaj sobie zainwestujmy w lepsze radio. Póki co wygląda na to, że musimy poczekać. No ale wydaje mi się, że bardzo dobrym ruchem byłoby już przygotowanie się do wojny. Tutaj zaatakowali Qinga, więc właśnie to jest dobry moment, żeby zaatakować ich. Jak sami widzicie, to jest w miarę wyrównana walka. A tutaj coś pisze, że możemy zainwestować. Niech to zrobią Chińczycy, tak, to prawda. Dobra, tutaj w sumie róbmy to, żeby trochę zwiększyć wsparcie. Bo mówimy, to jest coś takiego, że oni tutaj w sumie się sami wymieniają między sobą. Okej, widzę, że tutaj trochę rzeczy jest, ale wiadomo, że my będziemy przygotowani tutaj do wojny, więc też będzie trochę potrzebowało political power. Dobra, dostaliśmy przynajmniej trochę manpowera. O, fabryki są, więc bardzo chętnie wydam je na coś. Jeżeli chodzi o fabryki cywilne, no to prawie niczego nie mamy. Ale już tutaj zrobiliśmy, więc czas się przygotować na wojnę. Gdzie jest? Tutaj. Okej. Zróbmy tutaj te rzeczy, a w międzyczasie też jakieś inwestycje w
wszystko. I w głównej mierze chyba zbieramy sobie teraz political power. Okay, co tutaj musimy posiadać? Musimy posiadać tutaj trochę regionów z Chinga, tylko że Ching teraz to taki tanki się robi. O. Nie, nie zgadzamy się na rozmowę z tutaj Chingiem. Będziemy walczyć. Będziemy walczyć o swoje. O, Masilos, Concordia Association został zbita. Kompletnie do 25%. Ło. No to. Ale się nam udało. Co to jest? Możemy tutaj porobić. To. Czy to jest jakiś event, że facet wsiadł na tygrysa i... Nie no, sobie to pomijmy. To jest jakieś śmieszne. Okej. Dobra, tutaj sobie trochę rozstawmy tę dywizję. Trochę do wojska, bardzo chętnie weźmiemy. Okej, co to jest? Dobra, będzie, usuniemy go z tego. Nie mam na razie nikogo w tym. Ale ciekawe. Okej, może? Poprosić o artylerię, co nie powiem, byłoby dla nas bardzo dobre, ale jeżeli niczego innego nie mamy, więc tak, bardzo chętnie sobie poprosimy o artylerię. I jak to wygląda? Tutaj możemy teraz z tym zrobić, tylko. Będziemy w sumie zbierać od Chińczyków. O! Okej. Okay. Tutaj możemy od razu zaatakować, ale wydaje mi się, że tutaj będziemy zbierać jednostki, bo nie chcemy się tracić tyle political power. Okej. No nie mamy aż tak dużych sił. Okej, okay, dziękujemy. Ale... Okej. Okay. Jeżeli nie będą istnieć, to za 100 dni zaatakujemy ich. Możemy wam wysłać wsparcie? Możemy wam wysłać wsparcie, dosłownie stać i bronić. Okej, okay. W takim razie wysyłam wam wsparcie. A w międzyczasie już zainwestujmy w lepszy sprzęt wojenny. I co tutaj? No i w sumie jeszcze możemy coś zainwestować w ideę. Okej, okay, czyli w głównej mierze tak będziemy ich atakować. Teraz się rozpoczęło tutaj. Ale my tutaj też coś innego robimy. This is about the core on the crater of the sun. Okej, czyli w głównej mierze tutaj też możemy dostać decyzję, żeby zaatakować ich. Okej, okay, czyli w kolejnym odcinku już zaatakujemy ich.
Więc widzimy się w kolejnym odcinku. Z wami Trehorn. No do. Cześć.